sobotę, 13 listopada o godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawano na żywo rozmowę widzów NTW z przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Konfederacji Polski Niepodległej Krzysztofem Królem, prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa. Witam Państwa, witam Pana Krzysztofa Króla, a teraz konkretnie z Konfederacją Polski Niepodległej. Nigdy z królami nie będziemy w aliansach. Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi. Tak śpiewano w czasie Konfederacji Barskiej, tak to zapisał Słowacki, a dzisiaj w naszym studio król, Krzysztof Król, Konfederacja Polski Niepodległej, więc pierwsze pytanie. Jak doszło do aliansu pomiędzy Konfederacją, powtarzam, nie ma ona zbyt dobrej konotacji w języku polskim, historycznym, a królem Krzysztofem? Dzień dobry. Ja uważam, że Konfederacja ma dobre konotacje mimo wszystko, ponieważ to nie była tylko Konfederacja Barska, ale przede wszystkim to była Konfederacja Warszawska, z której powinniśmy być dumni wszyscy jako naród, bo to była Konfederacja wolności sumienia w Polsce, czegoś, co w tym czasie w Europie po prostu nie było. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Konfederacja, no jest to ciało powoływane przez obywateli o coś wielkiego albo przeciwko czemuś. I to jest po prostu chyba najbardziej demokratyczna nazwa, jaka może być tylko w Polsce. Przeciwko czemuś. Konfederacja powstała w 79 roku, wiadomo przeciwko czemu. W tej chwili Krzysztof Król, wiceszef Konfederacji, jest szefem jednocześnie klubu parlamentarnego, Sejmu Legalnego. Przeciwko czy już legalnie? Nie, znaczy zawsze było to nie tylko przeciwko, ale i za czymś. I to, co jest głównego, to jest ta niepodległość, tylko że dzisiaj, wtedy było to jasne. Polska była krajem niesuwerennym, niedemokratycznym, walczyliśmy o niepodległość, walczyliśmy o wolność, ale zawsze ta wolność, niepodległość była mierzona różnymi miarami. Znaczy w tej chwili niepodległość się mierzy ilością szczęśliwych obywateli, zasobnością kraju, systemem demokratycznym, wolnością obywatelską, ilością pieniędzy w kieszeniach ludzi również i dzisiaj tą niepodległość mierzy, jak gdyby zupełnie inna miara. I to jest, niedawno się zdarzyło, znaczy wczoraj, czy przedwczoraj dokładnie, taka rzecz, że zwykle 11 listopada obchody niepodległości to była wyłącznie uroczysta msza święta i pochód. Tym roku, 11 listopada, była promocja polskich towarów. To też jest znak czasu bardzo poważny, ale to też jest dokładnie ta sama niepodległość. 20-79-11, 20-57-53. Jesteśmy teraz w studio, czekamy na Państwa telefony. Czeka na Państwa telefony Krzysztof Król. Ostatnie pytanie osobiste. Poślubił Pan córkę twórcy Konfederacji Polski Niepodległej, Leszka Moczulskiego. To co dla Pana jest ważniejsze, miłość czy polityka? Nie, znaczy nie można stawiać tego na zasadzie dwóch różnych płaszczyzn. Ja najczęściej, bo jest to jedno z częstszych pytań, odpowiadam, że mamy z Leszkiem Moczulskim z tego powodu sporo problemów. Natomiast ani on, ani ja nie zamierzamy się rozwieść. Rozumiem. Czyim reprezentantem czuje się pan w Sejmie? Jest pan dziennikarzem z zawodu. Co pana różni na przykład od dziennikarza mazowieckiego i dziennikarza kwaśniewskiego? Przede wszystkim różni mnie program i różni mnie sposób widzenia Polski. To nie tylko są to różnice pokoleniowe, natomiast ja się czuję przedstawicielem przede wszystkim tej grupy ludzi, która nie utożsamia się z systemem komunistycznym, a która stwierdza, że ruch Solidarności, szczególnie ten w ostatnich 3 czy 4 latach, poszedł w złą stronę. To znaczy ogromne obietnice i brak woli, brak pomysłu, brak zrealizowania tego programu, który ludziom przedstawiono. I pierwszy telefon. Dzień dobry, słuchamy. Halo? Krzysztofa Króla, następujące. Jakiś kłopot? Nie ma telefonu. Jakieś kłopoty techniczne, miejmy nadzieję, że zostaną przezwyciężone. A ja pytam dalej o premiera, o rząd. Premier Pawlak oświadczył, że nie będzie ścigał się w reformach.
Czy pan uważa, że rzeczywiście przyszedł taki moment może na powstrzymanie tego rozpędu reformatorskiego, że trzeba tutaj coś wyhamować? Znaczy ja wręcz przeciwnie, ja nie widzę w Polsce, żeby te reformy się zaczęły tak ogromnie szybko. To, co się działo przez ostatnie 4 lata, to jest czas bardzo zawolnych reform. Zaczynając praktycznie czy działalność polityczną swoją, czy jak wszyscy patrzyliśmy w 89 roku, co w Polsce trzeba zrobić, to ten katalog zmian, które widzieliśmy, był ogromny. I z tego bardzo niewiele udało się zrobić. I to od spraw wielkich, od spraw konstytucji, po sprawy usytuowania poszczególnych władz państwowych, po reformy praktycznie, po te nieszczęsne latarnie ulice w Warszawie. To moim zdaniem należy reformy wreszcie tak naprawdę od początku zacząć. Zacząć budować to od podstaw, a nie spowalniać. Tutaj chodzi nie o czas, chodzi o jakość tych reform. Konfederacja Polski Niepodległej powstała w roku 79. Niepodległość wydawała się wówczas, taka niepodległość, jak mamy dzisiaj, mrzonką. Czy ta mrzonka została już zrealizowana, czy możemy mówić właśnie o tym, że Konfederacja może już nie być przeciwko państwu, tylko walczyć o pełniejszą realizację zdobytej niepodległości? Czy jesteśmy niepodległym państwem? Znaczy tak, niepodległość nie jest stopniowalna i moim zdaniem niepodległość osiągnęliśmy. Natomiast jest problem, czy ta niepodległość nas zadawala, czy to jest ten stopień szczęśliwości, który osiągnęliśmy. Na pewno nie. Mówię tutaj właśnie, dzisiaj się stosuje do niepodległości zupełnie inne miary. Zupełnie inne miary się stosuje do suwerenności. I na pewno tutaj sądzę, że takim największą nadzieją, którą wiążę z rządem Pawlaka, to jest to, że będzie to niepodległość rozumiana w sensie gospodarskim takim, czy gospodarczym, ekonomicznym, bo to była chyba słabość poprzednich rządów. Bardzo ważne zdanie, które zawsze KPN-owcy powtarzali. Niepodległość nie jest stopniowalna, mamy ją. Ale co warunkuje niepodległość we współczesnym świecie? Czy mamy ją od momentu, kiedy wyszły wojska radzieckie, czyli obecność lub nieobecność cudzych wojsk, czy też podległość lub niepodległość ekonomiczna? Czy mamy niepodległość ekonomiczną? Znaczy jest jedna rzecz. Niepodległość jest to taki stan, w którym wszystkie decyzje podejmowane są na miejscu. Te decyzje mogą uwzględniać postanowienia innych, muszą przede wszystkim się obracać w świecie realnym, znaczy, że Polska nie może swoją decyzją wejść do NATO, bo wymaga to na przykład, bo wymaga przede wszystkim to przyjęcia. Natomiast wszystkie decyzje zapadają w Warszawie. To jest niepodległość, my możemy ją utracić, bo powtarzamy takie dwa zdania, że niepodległość nie jest stopniowalna i niepodległości nie wywalcza się raz na zawsze. I o tym, że ta niepodległość może być zarówno uzyskana, jak i stracona, to też jest coś, o czym powinniśmy pamiętać. Krzysztof Król jest nie tylko reprezentantem partii politycznej, jest również wiceszefem bodajże w tej chwili, w każdym razie członkiem Komisji Zagranicznej Sejmu. Jaka jest w tej chwili dokładnie pana usytuowanie w Komisji Zagranicznej? Jestem w tej chwili, tak jak w poprzednim zresztą Sejmie, wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych. A więc dobrze powiedziałem, w związku z tym pytanie, jeżeli na przykład Polska wstąpi do EWG czy do innej organizacji ogólnoeuropejskiej, decyzje zapadać będą w Brukseli. Czy to będzie jeszcze niepodległość? Nie, znaczy decyzje będą zapadały zawsze w Warszawie, jeśli będziemy państwem niepodległym. W Brukseli mogą, czy w Strasburgu, czy w Hadze, czy w dowolnym centrum europejskim, czy na przykład w Warszawie, bo Warszawa również może stać się takim, którymś z tych europejskich centrów, będą uzgodnienia, będą podejmowane działania koordynujące, natomiast decyzje zawsze będą podejmowane w Warszawie. W każdym razie my będziemy o to walczyli, to znaczy możemy być przegłosowywani w tych ciałach europejskich, ale zawsze jako państwo niepodległe i demokratyczne decyzje będą wracały do polskiego rządu, do polskiego parlamentu. Ryzyk Fizyk, tutaj za moimi plecami cały czas toczy się walka. Łączymy się z Warszawą. Uda się? No. Czy już jestem połączona? Halo. No, jakieś mamy kłopoty. Może pan nie powtórzy. Słyszymy. Czy pan słyszy? Czy Jarek, słyszysz pytanie? Dobrze, ja postaram się powtórzyć. To prosimy w takim razie, Jarku. Z pytaniem, jaki jest w rzeczywistości wasz program polityczny? Po prostu. Po prostu. Gospodarczy, przepraszam, aha, nie polityczny. Znamy KPN z działalności politycznej, z profilu politycznego, jaki prezentuje, a
Pani zupełnie nie zna programu gospodarczego, nie jest w stanie... Nie jest w stanie... Dobrze, program gospodarczy KPRM. Otóż w najkrótszym słowie, przede wszystkim jest to wizja państwa wolnorynkowego. Spróbuję. Czyli jak najdalej w tym sensie od socjalizmu, ale z zachowaniem wrażliwości społecznej. Czy my uważamy, że państwo jest to taka instytucja, która zapewnia wyrównanie startu, to jest pierwsza rzecz, i kto się kłóci z takim liberalizmem. Druga rzecz, jest to organizacja, w której bogaci starają się wspomóc najbiedniejszych. I to też jest kwestia na przykład oświaty, jest to kwestia służby zdrowia, czyli ta zbiorowość ma pewne obowiązki wobec swoich najsłabszych jednostek. Ponadto, jak to zrealizować? Naszym zdaniem przede wszystkim od strony takiej pomocniczej funkcji państwa, od takiego solidarnościowego charakteru tegoż państwa, czyli jest to taka wizja gospodarki pragmatycznej, wizja gospodarki... Nie chciałem powiedzieć lewicujący, ale na pewno pokazujący program społeczny na równi z rozwojem przedsiębiorczości. Że sam rozwój przedsiębiorczości nie jest wartością samą w sobie, jest tylko jak gdyby drugą stroną tego równania z sytuacją społeczną. I na przykładzie, bo to najłatwiej jest mówić, już dochodząc do konkretów, kwestia podatków. My uważamy, że wszyscy oczywiście powinni płacić podatki, w tym również najubożsi, tylko że nonsensem jest, żeby podatki doprowadzały do zejścia żyć obywateli poniżej minimum socjalnego. To znaczy, żeby osoba zarabiająca 1 700 000 płaciła podatek, który ją sprowadza poniżej minimum socjalny, ponieważ wtedy musi zyskiwać od strony państwa pomoc, czy powinien zyskiwać pomoc, czyli jak gdyby jest to wyłącznie biurokracja. Krótko, bo to jest rozróżnienie prawicy od lewicy. Czy jesteśmy za większymi podatkami, ale w związku z tym za większym udziałem państwa w tym wszystkim, co się nazywa infrastruktura społeczna, czy za mniejszymi podatkami, a w związku z tym za większym zróżnicowaniem tej całej infrastruktury społecznej? Odwołam się, wprawdzie nie do ekonomisty, tylko do literata, do Bolesława Prusa i Lalki. Otóż pan Wokulski wypowiedział jedną tezę ekonomiczną, którą mówię każdemu liberałowi, którego spotkam. Otóż, że największy zysk uzyskuje się przy jak największym obrocie i zysku minimalnym jednostkowym, niż przy ogromnym zysku jednostkowym, a małym obrocie. Otóż jeśli państwo chce doprowadzić do tego, żeby ściągać wielkie podatki od minimalnej grupy biznesmenów, to wtedy będzie miało mniej pieniędzy niż mniejsze podatki od bardzo dużej grupy przedsiębiorców. Czyli mniejsze podatki od większej ilości przedsiębiorców. Czyli rozwój przedsiębiorczości powinien być stymulowany wysokością podatków, czyli w tym przypadku ich niższym poziomem. Będzie tych pieniędzy do skarbu państwa więcej. Poziomem. Dobrze, co z tą infrastrukturą społeczną? W tej chwili toczy się bój o przekazanie szkół, części ochrony zdrowia spod ochrony rządu, czy też spod biedy rządowej do samorządów. To się nazywa program powiatyzacji kraju, to się nazywa pilotaż reformy powiatowej. Co na to pan, co na to KPN? Czy to powinno nastąpić? Czy szkoły powinny stać się przynajmniej podstawowe gminne, czy ośrodki zdrowia? To jest kwestia pragmatyzmu, czyli tego, co jest możliwe. Otóż to nie może być tak, jak to próbowali zrobić liberałowie, że przekażą wszystkie kompetencje rządu gminom, a gminy sobie muszą dać radę, bo nie mają innego rozwiązania, a rząd będzie szczęśliwy. I minister edukacji powie, że nie ma z tym nic wspólnego, to są gminy. Minister kultury powie dokładnie to samo, minister zdrowia powie dokładnie to samo. Tutaj zwróci się do swojej gminy Wola, Żoliborz czy Praga. Otóż to nie jest tak. Gminy mogą przyjmować poszczególne obowiązki rządu pod dwoma warunkami. Po pierwsze, że rząd będzie gwarantował minimalny poziom, znaczy kiedy gmina sobie nie poradzi, a jest taka zawsze niebezpieczeństwo, to rząd te funkcje przejmie. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek, że rząd oprócz kompetencji, czyli zadań, da możliwości wywiązania się z nich. Bo ja znam w Polsce różne gminy, niektóre bardzo bogate, niektóre bardzo biedne. I na przykładzie również warszawskim, o ile Śródmieście poradzi sobie z każdą szkołą,
poradzi sobie z każdym ośrodkiem zdrowia, z każdą komunikacją miejską, to jeśli byśmy wprowadzili taki problem... z każdą komunikacją miejską. No, sądzę, że z każdą. Mieście jest na tyle bogatą. Znaczy ja mieszkam na Woli, tej biedniejszej części, więc za zazdrością patrzę na takie bogate Śródmieście. Ale mieszkałem przez wiele lat na Ursynowie i wiem, że Ursynów, nie mający praktycznie żadnych poważnych dochodów, po prostu by zbankrutował. Na Ursynowie by się nie utrzymała szkoła, nie utrzymałaby się komunikacja i przy takim liberalnym podejściu groziłoby nam, że autobusy by dojeżdżały do poziomu Młynarskiej. Już na Bemowo by nie dojeżdżały. Nie dyskutujemy w imieniu naszych milczącej Warszawy Jarosław Kret, czy też próbujemy usłyszeć Warszawę? Nie słyszymy Warszawy. Niestety nie słyszymy. Słychać, słychać. Halo? Halo? Halo, halo, halo. Halo? Tak, no my słyszymy ci słabiuteńko. Proszę mówić. Halo, ja mam pytanie. Bardzo proszę. Do pana przewodniczącego. Dziękujemy, słyszymy. Chciałam spytać, dlaczego jest podtrzymywany mit, że jest pan zięciem pana Leszka Moczulskiego? Przecież skądinąd wiadomo, że Elżbieta Król, czyli pańska małżonka, nie jest córką Leszka Moczulskiego. Ja jestem oczywiście zwolenniczką akurat Konfederacji Polski Niepodległej. Całym sercem i wiem, że to wiele, wiele złego akurat działa. Dlaczego, jak pan może to wytłumaczyć? Dlaczego o tym się w ogóle nie mówi? Przecież skądinąd wiadomo, że jest to po prostu córka oczywiście Marii Moczulskiej. Czy pan to może wytłumaczyć? Znaczy ja sądzę, że najlepiej na ten temat powie sam Leszek Moczulski, czy sama Majka Moczulska. Natomiast ja mogę powiedzieć tylko jedno w tej całej sprawie, że nie odczuwam tego, że wszystkie porażki KPN-u są w związku z tym, że jestem zięciem. To nie, to na pewno nie. To byłoby za łatwe wytłumaczenie. Raczej trzeba szukać słabości w czymś innym. Żebyśmy skończyli ten wątek rodzinny, który nieopatrznie wprowadziłem. Pańska żona... Czuje się pan zięciem Leszka Moczulskiego, a pańska żona jest jego córką. W sensie prawnym tak to wygląda. W sensie prawnym tak to wygląda. Proszę pana, mówiliśmy jednak o rzeczach poważniejszych, chociaż z tym związanych, mianowicie o tej całej infrastrukturze, o samorządzie. Skąd wziąć środki na zabezpieczenie potrzeb socjalnych cywilizowanego społeczeństwa? Czy w związku z tym, powiedział pan, użył pan słowa socjalistyczna urawniłowka, czy też trzeba się pogodzić z tym, że są fragmenty kraju, gdzie będzie lepiej z lecznictwem i lepiej z oświatą, proporcjonalnie do samopoczucia obywateli, do gospodarności gminy? Czy też z tym się pan nie godzi? Nie, na pewno się trzeba z tym godzić. To jest niemożliwe, żeby taka sama, bo to było piękne, ale nierealne, gdyby taka sama opieka zdrowotna była w każdym miejscu w Polsce, ale trzeba do tego dążyć. Nie można sobie pozwolić na taki stan, że są miejsca, w których poważna choroba kończy się automatycznie śmiercią, ponieważ nie ma żadnej pomocy lekarskiej. Czy tutaj cywilizację się mierzy szybkością dojazdu karetki pogotowia do chorego. I pod tym względem Polska nie jest krajem cywilizowanym. Ponieważ i to nie jest kwestia socjalizmu, to próbowano wmawiać, że socjalizm jest właśnie coś takiego i między innymi dzięki takiemu wmawianiu taki wynik wyborczy socjaldemokracji, czyli Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To nie jest tak. Na pewno państwo powinno mieć pieniądze na to z podatków. Te podatki powinny być sprawiedliwe, czyli jak mówimy o tej zasadzie Wokulskiego, powinny dać żyć ludziom i dać żyć państwu. To powinno być połączalne. I wreszcie kolejna sprawa. Państwo powinno być sprawne w ściąganiu tych podatków. Jak do tej pory nie jest, znaczy jest sprawne wybiórczo. Sprawnie podatki się w Polsce ściąga od emerytów, od lekarzy, nauczycieli, niż od biznesmenów. Oczywiście. No i tym razem się ktoś dodzwonił i powinniśmy się słyszeć. Dzień dobry. Dzień dobry, słyszymy się znakomicie. Mam pytanie do pana Króla. Po pierwsze, w takich czasach dość niekorzystnych dla KPN-u była nagłaśniona sprawa pana wyroku, bodajże karalności za, tak to nazywano, kradzież jakichś książek czy coś takiego. Czy może pan to zdementować, czy nie, to jest pierwsze. Po drugie, jak jest pana naprawdę wykształcenie, bo na ten temat też są różne plotki. I trzecie już pytanie ogólne. Akurat ja mam taką pracę, że czasami przez kilka godzin odpowiadam za zdrowie, życie, powiedzmy 100-150 ludzi. I w związku z tym regularnie
przechodzimy jakieś badania, w tym badania pana psychologa bardzo szczegółowe. Czy nie uważa pan, że takim badaniom, a zwłaszcza jakiejś niezależnej komisji psychologów, powinni podlegać politycy, którzy odpowiadają za cały naród? A takie pytanie nasunęło mi się szczególnie po ostatnim wystąpieniu pana Moczulskiego w Sejmie. Dziękuję bardzo. Witam. Dziękuję bardzo za te pytania i najbardziej szczegółowo. Jeśli chodzi o karalność, to byłem karany raz za kierowanie związkiem tajnym, czyli KPN-em. Odsiedziałem w więzieniu 18 miesięcy. To było również za wydawanie takich podziemnych pisemek. Jeśli chodzi o tak zwaną sprawę książek, to był to taki okres, kiedy działacze opozycji oskarżano o przestępstwa kryminalne. Za każdym razem kończyło się to umorzeniem śledztwa przez prokuraturę czy przez sąd. W moim przypadku zatrzymało się na etapie prokuratorskim. Po prostu nie było żadnych podstaw nawet do kontrowania. Trącę w imieniu pana Boga. Czy nigdy nie ukradł pan książki z biblioteki? Znaczy nie. Nie, znaczy zacząłem się nawet zastanawiać, czy czasem, ale biblioteki w Polsce mają taki zwyczaj, że przysyłają zawiadomienia, że się nie oddaje książki. I to przypomina nie. Przyznam, że nie spotkałem tak uczciwego humanisty. Ale znaczy to mówiło, dla mnie to była sprawa poważna, bo te pism, to co wtedy pan Jerzy Urban na konferencji prasowej powiedział, to mi rzeczywiście zrobiło dużo osobistej krzywdy i przyznam się, że miałem ochotę złamać tą swoją zasadę, to znaczy, że kogoś takiego jak Jerzy Urban nie pozwę pod sąd, dlatego że jest to poniżej mojej godności osobistej. Także każda gazeta, każdy dziennikarz, który to napisze, może spotkać się z takim odzywem. Natomiast nie Jerzy Urban, po prostu to jest zbyt obrzydliwe, żeby zasługiwał na jeszcze oddajmy spotkanie głos z sądem. Ale jeszcze była kwestia rozmówcy. Wykształcenia. Bo tam była jeszcze wykształcenie, przepraszam bardzo. Jak również przeczytałem w którymś z obrzydliwych pisemek, nie mam matury, służę świadectwem maturalnym. U świętego Augustyna. Nie, w Centrum Kształcenia Ustawicznego numer 1 w Warszawie. Natomiast służę również arkuszem egzaminacyjnym z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przyznam się, że jeśli mam być dumny z czegoś jeszcze niż ze swojej działalności politycznej, właśnie z tego, że średnia egzaminacyjna była 4,9, co może ku pana satysfakcji powiem. Jeszcze było trzecie pytanie o badaniach psychiatrycznych. Ja boję się, że takie badania mi w pewnym razie kojarzą się z okresem komunistycznej Rosji, kiedy kierowano ludzi do psychuszek. Psychuszka, jak zapewne państwo wiedzą i pan wie, to były takie ośrodki odosobnienia, gdzie przeciwników politycznych skazywano na bezterminowe leczenie, na schizofrenię bezobjawową. Każdy, kto nie wierzył w szczęśliwość komunizmu, był kierowany właśnie do tego typu psychuszek. Ja sądzę, że to jakie jest marzenie wielu ludzi o przeszłości i o poglądach komunistycznych. Mam nadzieję, że te czasy nigdy do Polski nie wrócą. Wróćmy do nowych wątków. Mówiliśmy o sytuacji politycznej. Odwołał się pan do klęski i zwycięstwa Sojuszu Lewicy Demokratycznej w tych wyborach. Chciałbym prosić o definicję przyczyny tej klęski. Czy przyczyną, mówiąc najogólniej, była polityka, czyli wywołanie wojny na górze dwa lata temu i podział tego całego solidarnościowego obozu, który w tej chwili doprowadził do tego, że KPN jest może jedynym reprezentantem silnym w Sejmie tego obozu, czy też przyczyny były jednak ekonomiczne, a więc uporczywe trwanie dotychczasowych rządów przy tak zwanym planie Balcerowicza? Znaczy, ja sądzę, że przyczyny były głównie ekonomiczne mimo wszystko, chociaż tutaj nie może być nic takie czarno-białe i jednoznaczne. Moim zdaniem społeczeństwo zagłosowało z przekory. Ja pamiętam z opowiadań rodziców takie powiedzenie, które było bardzo popularne swego czasu, kiedy w latach 60. mówiono: wróć Bierucie, wróć Stalinie, bo robotnik z głodu ginie. I oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach nie chciał powrotu morderców stalinowskich do władzy, czy powrotu lat 50. Natomiast była taka przekora typowa polska i ta przekora w Polsce spowodowała właśnie, że zagłosowało społeczeństwo w swojej dużej części, chociaż nie większości, na postkomunistów. Ja sądzę, że to jest przykre, ale w państwie demokratycznym normalne. Oczywiście. I teraz niech oni, to jest jak gdyby, tak, to w tej chwili jest ich deficyt, ich budżet.
rząd Pawlaka i Kwaśniewskiego ma tak ogromną większość w Sejmie, że jest to pierwszy rząd, który może powiedzieć, że nie stanie jemu na drodze prezydent, nie stanie budżet, mogą zrobić wszystko, co chcą. Czy coś nam grozi ze strony tego rządu? Coś, co moglibyśmy stracić? Czy jakieś uchwały, ważne ustawy wprowadzone przez minione dwa sejmy mogą pańskim zdaniem zostać w tej chwili unieważnione? Nie wiem, czy te, które dotyczą aborcji, czy te, które dotyczą wolności prasy. Czy czuje pan tu jakiekolwiek zagrożenie? Tak, znaczy już widzieliśmy jedną rzecz, a mianowicie kiedy minister sprawiedliwości Cimoszewicz wstrzymał wykonywanie ustawy sejmowej o weryfikacji sędziów. Wszyscy wiemy, że polski wymiar sprawiedliwości nie został oczyszczony z sędziów, którzy skazywali instrumentalnie, którzy skazywali na telefon, którzy brali... Czy nie była to jednak decyzja Trybunału Konstytucyjnego? Tak, tylko że poprzedni minister sprawiedliwości, to jeszcze było przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, był zwolennikiem, ażeby ta weryfikacja została przeprowadzona, czy weryfikacja, żeby minister mógł zawieszać sędziego, jeśli ten był sędzią stronniczym. Natomiast ten minister w piśmie do Trybunału wycofał się jak gdyby z obrony tego stanowiska, czyli jak gdyby przeważył szalę na rzecz tego, że będziemy mieli wymiar sprawiedliwości nieoczyszczony czy nie samooczyszczony. To jest pierwsza rzecz. Ja sądzę, że tego typu rzeczy będzie więcej. A największym dla mnie przerażeniem ogarnia to, że będziemy mieli do czynienia z kontynuowaniem czerwonego liberalizmu. To jest chyba najgorsze połączenie, bo ile uważam polskich liberałów opozycyjnych za ludzi, z którymi się nie zgadzam, którzy źle Polską rządzili, to jednak połączenie ich programu z czerwoną nomenklaturą to jest to najgorszy koktajl, jaki w Polsce może być. Jak wysłuchałem nowego ministra przekształceń własnościowych, pana Kaczmarka, który powiedział, że będzie kontynuował politykę ministra Lewandowskiego, to rzeczywiście miałem niemalże gęsią skórkę. Rozumiem. Kolejne i chyba już ostatnie pytanie. Prosimy bardzo. Proszę pana, chciałem jedno zapytać. To już przecież Polskie mamy nie budę. Już nie? Tak. Słyszymy, tak, słyszymy. Halo, halo, tak, słyszymy tak. Pana znakomicie. Proszę pana, mamy Polskie niepodległe i zasadzić o KPN nam nie jest potrzebna, bo tam inne partie takie, na przykład jak Lewica, Prawica, ale to zdublowane są wszystko, programy to jednakowe są. Natomiast wziąć pod uwagę, że Piłsudski przed wojną zbudował KPN, bo niepotrzebna partia, która tworzy państwie niepodległym, partię, która jest na przeciwko tej niepodległości, którą mamy. I ta partia nikomu nic ani nie dała, ani nie zaszkodziła. Rozumiem, dziękuję bardzo. Rozumiem, że pytanie o określenie wyraźniej profilu politycznego. Nie, to pytanie, czy w ogóle, czy pytanie o nazwę. Otóż jest jedna rzecz. Konfederacja Polski Niepodległej nie zamierza zmieniać swojej nazwy. Jest to nazwa historyczna i tradycyjna. Zresztą tak samo jak na świecie się nie zmienia nazw partii, które również są tak jak Partia Demokratyczna w Stanach Zjednoczonych. Przecież no, demokracja w Stanach Zjednoczonych jest już ponad 200 lat. Partia Republikańska, no, Republiką Stanów Zjednoczonych również są tyleż samo. Nie, uważamy, że wartości niepodległości są nieprzymijające i nie wstydzimy się tego, nie zamierzamy zmieniać. Natomiast jesteśmy partią, którą najkrócej jest, można scharakteryzować, tak, jesteśmy partią o wyznającą tradycyjną hierarchię wartości. Czas nas goni. Ja muszę zadać już tylko ostatnie dwa konkretne pytania. Tak, bardzo proszę. Co się pan premier Pawlak odezwie, to dolar drożeje. Co dotychczasowi premierzy się odzywali, to złotówka się stabilizowała. Czy to groźna tendencja ekonomiczna? Na pewno to nie jest takie proste, natomiast złe było to, że dewaluowała się złotówka poniżej wzrostu dolara. Zresztą to była jedna z tych rzeczy programu. A w tej chwili jak ocenia pan tendencję wzrostową dolara? Że jest to poza kontrolą w tej chwili rządu. Wydaje się, że wracamy do tych czasów z początku rządu Mazowieckiego, kiedy wyrywa się to spod kontroli. Jest to bardzo zły prognostyk. I ostatnie pytanie. Mówił pan, że KPN sądzi, iż nigdy nie jest niepodległość zadekretowana. Czy niepodległość Polski jest w tej chwili pewna, czy w przewidywalnym historycznie wymiarze 3, 5, 7 lat widzi pan zagrożenia dla niepodległości naszej ojczyzny?
Znaczy na pewno o tych niebezpieczeństwach można mówić w planie szerszym, ale musimy pamiętać, że Polska sama jest w miarę małym i stosunkowo biednym krajem w Europie. I pomysłem KPN-u na to, żeby tych niebezpieczeństw uniknąć, jest budowanie wokół siebie takiej strefy państw, my to nazywamy strefą państw Międzymorza, państw środkowoeuropejskich, które byłyby partnerem zarówno dla Rosji, cokolwiek by z nią nie było, jak i dla Europy Zachodniej. I dopiero jako ta większa część jednoczyć się, bo Europa panu, musi być zjednoczona. Dziękuję panu Królowi, dziękuję ci Jarku, dziękuję państwu, którym się udało do nas dodzwonić. Zapraszam za tydzień rozmawiać będziemy z panem Henrykiem Skarżyńskim. Będziemy rozmawiali z człowiekiem, który być może niektórym jest w stanie przywrócić słuch. A więc zapraszam za tydzień na A Teraz konkretnie z profesorem Henrykiem Skarżyńskim.